Hej ekipa, witam was Staniu, witam was serdecznie w The Long Dark. Kontynuujemy naszą przygodę tutaj przy windzie. Już jesteśmy w tamie Cartera. Naszym zadaniem jest przedostanie się przez tą tamę i tak naprawdę wyruszyć dalej do nadajnika i do żelaznych młynów, do wiatrowych młynów, do jakichś młynów. Ogólnie naszym zadaniem jest nadanie sygnału i wyruszenie do kolejnej osady. Zobaczymy tak naprawdę, gdzie dotrzemy. Pora nadeszła na podróż w windy. Idziemy. Aha, czyli rozumiem, że my musimy teraz iść do panelu. Prawdopodobnie to było gdzieś tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. Że tutaj ten panel gdzieś trzeba coś było kliknąć. Może tu? Tu? Tutaj coś? Nie, tutaj nic. Gdzieś się też trzeba patrzeć pod nogi, żeby nas prąd nie połaskotał. Bo miałem tego nieprzyjemność. O, tu mamy. Mamy, przełącznik zadziałał, dobra, mamy to. Swoją drogą, jaki ja mam tutaj już udźwig? Bo ja w tym momencie nawet nie wiem, ile tych rzeczy dźwigam. 41 na 33, czy na pewno słusznie? Nie wiem, nie wydaje mi się, żebym musiał tyle dźwigać. Ale może jednak, zobaczmy zresztą, co my tutaj tak naprawdę mamy. Czy jest to wszystko potrzebne? 3 kilo to jest drewno, podpałki trochę. Tutaj mamy dużo środków antybakteryjnych i tym podobnych. Ubranie, 2,33 na... Tutaj mamy buty. Dobra, na razie zobaczymy, może nie będzie potrzeba nic tutaj biegać, więc na razie idziemy tutaj w tym kierunku. Winda działa, w takim razie idziemy, przechodzimy dalej. Okej, czy ktoś tu jednak też zamarł? To co? Lecimy dalej. Okej, tego się nie spodziewałem. Przeszukujmy jeszcze ewentualnie zwłoki. Czy tu jest pusto? Czy w plecaku cokolwiek jest? Łom. Na razie nie potrzebujemy środki przeciwbólowe, nie. Mamy wszystko. Więc w sumie, okej, wszystko jest. Ale teraz musimy wyłamać. Wow, wyłamany. Dobra, czyli wchodzimy do środka i tylko tak jak mówię, trzeba być czujnym, bo tutaj pełno rzeczy. Zbadaj wnętrze zapory. Czyli szukamy wnętrze zapory. Tutaj jakiś tunel, tutaj jakieś przejście. Kurczę, gdzie my jesteśmy? Nie mam zupełności pojęcia gdzie. Tu jest, o, tu jest kolejny chyba koleś. Czy tu jest wilk? Skąd się tutaj wilk wziął? Nie mam pojęcia, no ale dobra, nieistotne. Lecimy w takim razie dalej. Niestety mi się flara wykończyła, wypaliła się. Czy ja nie mam, aby do oświetlenia? Mam latarkę, o, i to jest ciekawe. I mamy, o, i teraz od razu lepiej, więc z latarką tutaj lepiej podziałać. Poza tym latarka będzie działać tylko wyłącznie wtedy, kiedy jest zorza. Więc tutaj możemy sobie na razie z tym podziałać. I szukamy. Szukamy. I szukamy. Czy coś tu znajdziemy, kogoś, gdziekolwiek. Może ekstra jakieś bonusy. Na razie nic cennego nie znajduję. Tu lampy się pozrywały, kurczę, jakie miejscówki tutaj są. Niestety jestem przyciążony i co trochę to powoduje, że słabo mi się porusza, ale może jednak się pozbędę czegoś? Paliwo do lampy raczej niepotrzebne, lampa jak najbardziej niepotrzebna. Lecimy, o, jesteśmy tutaj za szybą, jak widzicie już. I teraz gdzie? Co tu znajdziemy? Czy jest tu coś warte uwagi? Czy jest coś tutaj, na co warto zwrócić nam uwagę? No na pewno jest ciężko przejść i tu jest... Tu jest jedno wielkie nic. Dobrze wiedzieć. Powiem szczerze, że obszedłem tę zaporę dosyć ambitnie. Zwiedziłem chyba każdy możliwy kąt, żeby próbować się przedostać tam. Nie ma innego drogi, tylko tak naprawdę tędy. Jednakże tu są kable pod napięciem, a póki zorza świeci, to te kable będą działać, to nic innego mi nie pozostaje, jak naprawdę w tym momencie gasimy to, odłóżmy, niech będziemy tutaj... Ha, proszę, odkładamy tą latarnkę? Mogę? Czy ja mogę ewentualnie to wyrzucić? Bo ta latarka mi w sumie w tym momencie ona... A, jeszcze mam tutaj lampę naftową, to może dlatego mam taki udźwig? Może tak być, dobra. Ale zdecydowanie mi ona nie jest w tym momencie potrzebna. Chciałbym się jej pozbyć, bo ona tylko waży, swoje waży. No mamy kilogram, więc upuśćmy to. I tą lampę naftową też mogę upuścić. No, niby jest lepiej. Lampa naftowa i okej. A teraz wiecie co, wezmę po prostu śpiwór i pójdę w kimę. Bo innego tak naprawdę, innej możliwości tutaj nie widzę. Nie widzę innej możliwości, tylko się tu przespać. Tylko pytanie, czy są tu gdzieś warunki, żeby złapać sen. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to nie dość, że tutaj stracę dużo czasu. No, widzę, że tak ciężko, powiem wam. Niby tutaj wszędzie gładko, ale nie da rady. Serio?
O nie, najgorzej. O nie, bo tutaj nie mamy możliwości rozłożenia tego nigdzie. No to powiem wam, jest klops. W takim razie jest klops, bo ja nigdzie nie mogę się położyć, nie mogę nigdzie tutaj zaznać snu, a całą noc jak mam tu przeczekać, to ja bardzo będę zmęczony. Patrząc po tym, że tutaj mogę, oczywiście wiadomo, jest możliwość przeczekania, no ale tutaj nic, dosłownie żadnego miejsca. Najgorzej, o nie. Dobra, w takim razie wiecie co? No niestety, nie udało się. O, tu jest, o, znaleźliśmy jedyne miejsce tutaj, więc śpiwór, śpimy. 6 godzin powinno, nie, 4, 5 godzin powinno starczyć, żebyśmy troszkę odpoczęli. I dzięki temu, aha, co ja zrobiłem? Podniosłem śpiwór. No teraz stanie podniósł śpiwór, zamiast się spać, to podnosi. 6 godzin powinno stać, żeby się przespać i pozbyć się w końcu tej zorzy. Nie uwierzycie, co ja znalazłem, bo tutaj, mimo tego, że nastał dzień, ja się okazuje, że tutaj jest wyjście stąd i tu jest lina wspinaczkowa w tym miejscu, tylko musimy się pozbyć kilku rzeczy, bo jest nam zbyt ciężko. No, nie ma problemu, to akurat jestem w stanie ogarnąć. Troszkę zjeść, troszkę wypić, więc no powiem wam szczerze, czuję się zawiedziony moją spostrzegawczością. Myślałem, że naprawdę to wyjdzie bardziej ambitnie, że jednak jestem bardziej spostrzegawczy, ale nie. Jednak okazuje się, że jednak dałem ciała, nie widziałem w ogóle tej liny wcześniej, no i tak wyszło, że po prostu tego nie widziałem. Dobra, mamy udźwig 35, muszę się 5 kilo pozbyć, więc troszkę nam damy radę. Zobaczmy, co tak naprawdę tutaj mamy takiego ciężkiego. Na pewno te elementy, broń, to wszystko sobie zostawiam. Osełka, te wszystkie rzeczy. Natomiast myślę, żeby się sobie powyrzucać, może tak, to bym się pozbył. To mamy, upuśćmy, bo i tak jest popsute. Możemy się pozbyć może jakieś drewna, może ubrań. No pieniędzy to może nie chcę. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że te pieniądze mogą do czegoś mi się przydać. Natomiast tak, tu mogę się pozbyć. Tutaj 0,5, 7 kilo. To jest bardzo dobre, no ale pozbyjmy się napoju energetycznego. Może, albo tych tabletek, one też coś tam ważą, upuść wszystko, dobra, mamy to. Pozbądźmy się nadmiaru ubrań, które noszę. Upuśćmy, to jest pół kilo, tutaj noszę, wszystko noszę. To też jest takie do wywalenia, tutaj też mogę się tego pozbyć. Jakieś rękawice, tutaj ekstra, przyzwyczaj rękawice narciarskie, no ale zastanawiam się tutaj, nie, sądzę, że raczej nie, upuszczamy to. Tutaj jeszcze mam takie przyzwyczaj rękawice robocze, też się mogę pozbyć. Tu mamy dwa, bo te naprawdę się świetnie sprawdzają, więc jak najbardziej wywalamy to. No i jeszcze parę kilo muszę się tutaj pozbyć. W każdym razie sami widzicie, że to jest jednak nie tak łatwo, ale postaram się tutaj odpowiednio jakoś to przetworzyć. Jesteśmy gotowi na podróż, jesteśmy gotowi do wyjścia, więc pora wyruszyć. Zobaczmy, lina wspinaczkowa, idziemy. Tak? Znaczy nie? Nie wiem, poczekajcie, bo nie łapię. I na wspinaczkowej teraz gdzie? Do góry, w dół? Czy w dół? My tutaj w dół musieliśmy zejść. No faktycznie, bo tu była przeszkoda w postaci takich belek. Dobra, no to wszystko jasne. Schodzimy tutaj i tu mamy opuść górny poziom zapory. Wychodzimy i zobaczmy, gdzie nas to doprowadzi. What? Jeszcze dalej, jeszcze w dół, ciągle w dół idziemy. Serio? No to ja powiem wam szczerze, nieźle, niezłe, nieźle. Ten poziom naprawdę jest mocno rozbudowany. Sporo tkanin, sporo skrzyni. Tutaj mamy sporo rzeczy, które faktycznie możemy... Wózek ręczny, możemy wykorzystać wózek ręczny do czegoś, na przykład do wożenia? No nie. Piłki do metalu nie mamy, bo to jest do rozmontowania. No ale jak widzimy, też nic takiego cennego tutaj nie ma. Jest ogólnie bałagan, jest mega bałagan. Nic tu takiego nie widzę, żeby tutaj było... O, jest ewentualnie plecak, który warto przejrzeć. Napój winogronowy, wszelki przeciwbólowy. Zużyta opaska na uszy? A weźmiemy to, bo jestem ciekaw tej opaski, jak ona, a że ona tutaj jest. Interesujące, daje nam zawsze jakieś ocieplenie, więc spoko. Tylko oczywiście udźwig się przez to zwiększył, ale to tak minimalnie. Tak minimalnie, bo mamy w tym momencie 35 i 18. No trudno, musimy to jakoś znieść, ale idziemy dalej. I znowu kolejny poziom, skrzynia, jakieś różne miejsca, ciekawe, ciągle mi tu zapisuje, nie wiem co, tu są chyba były wierniki, ale póki co to wszystko nie działa. Mam nadzieję, że nic nie trafiłem na jakieś zwierzę nagle. Książka, ogólna zwykła książka, czy jest tu coś cennego, wartego do zainteresowania? Rękawice, nieinteresujące, tutaj też nic.
Czy tu cokolwiek będzie interesujące? A raczej nie wydaje mi się. Trzeba przejść po prostu przez ten poziom i ruszyć dalej, bo tak naprawdę tutaj tylko zwiedzamy. O, skrzynka z narzędziami. Ewentualnie szuflady w skrzynce narzędziami może coś będą zwracać. O nie, czekolady nie potrzebujemy, mamy tak dużo jedzenia, że jesteśmy pełni. Ale bandaże z chęcią przyjmę, bo bandaże akurat są spoko. A i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą część. Lecimy dalej. Długi korytarz, więc widzimy się na końcu. Dotarliśmy chyba na koniec tej wyprawy, bo tu już widzę jakieś prześwity, więc prawdopodobnie tu już jest wyjście. Tutaj patrząc, nic cennego nie ma. Tak, jest wyjście! Wyjście! Co się stało? Is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. This is my world now, and in my world, I make the rules. In my world, see, there are no locks. Your world sounds crazy. What's in the case? I have no idea. What's in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere. My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? So now he's ready to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. I tak się kończy ten rozdział. No, powiem szczerze, te gry coraz bardziej mnie zachwycają, coraz bardziej mnie zaskakują. I naprawdę trzeba przyznać, że kawał dobrej roboty. The Long Dark naprawdę świetnie nam to przedstawia, wciąga nas w fabułę, dostarczając masakrycznie skrajnych emocji, pozytywnych, negatywnych, stresu, zadowolenia z siebie. Naprawdę gra mega wciąga. Bardzo jestem dumny, że udało nam się dotrwać do tego momentu. Prawdopodobnie rozdział trzeci będzie już... będzie. Ciekaw jestem właśnie, jak się będzie rozpoczynał. Czy uciekniemy? Czy będzie tutaj ktoś nam przyjdzie na ratunek? Jestem ogromnie tego ciekaw. W każdym razie, powiem wam szczerze, najlepsze sceny, no to oczywiście sprawa z Miśkiem. Unikanie Miśka, walka z Miśkiem. Mimo wszystko Miśek wygrywa w tym rozdziale. Natomiast wilki, no to powiem wam szczerze, że w końcu też udało nam się pokonać kilka wilków, mając broń i nauczyliśmy się nowych rzeczy, na przykład, że raca naprawdę potrafi być skuteczna w unikaniu niebezpieczeństw, właśnie o wilkach mowa. Natomiast smutno mi, że nie zdobyłem wszystkich achievementów, może jakbym to jeszcze raz ogrywał, może bym się wczytywał, choć mi się wydaje, że tutaj jeszcze większe sekrety są, natomiast, no tak jak mówię, ja nie jestem dokładnym tutaj poszukiwaczem, staram się względnie dokładnie to wszystko wyciągać, ale... No ale jednak wiadomo, nie wszystko znajdę, co by mogło być, dlatego też liczę na to, że w kolejnych odcinkach, kolejnych tutaj kontynuacji tego sezonu dacie mi więcej informacji, będziecie bardziej czujni i będzie mi podpowiadać, że na przykład coś przegapiłem.
Choć przyznaję, ta pomoc się z waszej strony pojawiała na różnych miejscach, w Facebooku, na Discordzie, więc ogromne dzięki za to. Tylko pamiętajcie, żeby nie spoilerować mi kolejnego odcinka, co tam będzie, jak będzie, bo będę smutny. Natomiast powiem wam, naprawdę, naprawdę świetna robota, świetnie się czułem w tym klimacie i jestem ciekaw naprawdę, co będzie już w kolejnym rozdziale, gdzie nas to doprowadzi. Póki co nam pozostaje poczekać. I mamy odcinek trzeci, tylko wiecie co, mam wrażenie, że to nie jest Mackenzie, ale kto to jest i jak to będziemy ogrywać, to dowiemy się w kolejnym odcinku. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie jeszcze oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z Tanią. Hej, hej!